Dzień dobry, witam wszystkich w poniedziałek. Mamy 22 dzień stycznia. Łukasz z tej strony, Fibonacci Team School. DAX, interwał H1. Tutaj wyznaczamy możliwą strefę popytową. Dolną podstawę układowy, balans to jest ta zielona strefa, zielony prostokąt, który widzimy na wykresie. Okolice 13377. Wynika przede wszystkim z równości fal. Czyli bierzemy pod uwagę tutaj na pewno to podwójne dno, które jakby nie było bardzo ładnie zadziałało, skutecznie nam odwróciło tę tendencję spadkową. Pojawia się bardzo mocny impuls wzrostowy. Bierzemy oczywiście pod uwagę największą korektę, to jest ten ruch z 18 stycznia. Odkładamy zasięg od szczytu z 19, no i dolna podstawa, czyli mierzenie FS100, pokazuje nam ważne wsparcie, czyli 13377 jako wsparcie. Natomiast opór cały czas pozostaje ważny, wyznaczyliśmy go w zeszłym tygodniu. Jeszcze raz warto sobie przypomnieć ten poziom. Tutaj z pomocą przechodzą dwa zewnętrzne mierzenia. Pierwsze mierzenie 127,2, czyli ewentualnie pierwszy przystanek tych wzrostów w okolice 13,5 tysiąca, natomiast docelowy zasięg wzrostu, ta fala, może sięgnąć nawet 13 600.